Cześć moi kochani, ja jestem Zajączyk i oczywiście musiałem stestować Mortine. Ale poczekajcie, nie, bo to jest akurat San Maridimo nocą, a wiecie, że te mapy wyglądają okropnie nocą, także... Powiem tak, wygląda obiecująco, wygląda tak jak sobie to wyobrażałem. Drzewa tworzące lasy, pola, nachylenia powierzchni, dużo możliwości, ataki z różnych stron. Będzie można przejść niepostrzeżenie na tyły wroga. Ogromne połacie roślinności nadają tej mapie nowy wymiar. Jednak... Wiem, że to dopiero testowanie, jednak graficznie jest zbyt cukierkowo. Paradoks. Kumacie, to nie wygląda jak plac wojenny. Mi to bardziej przypomina rodzinny wypad na obrzeża miasta i delektowanie się świeżym powietrzem. Zdradzają tylko tak naprawdę umocnienia, namioty i gruz dookoła budynków. Że toczy się tam wojna. No dobrze, więc ja pograłem sobie oczywiście tryb potyczki, jednak w tym czasie na serwerze było całe stado graczy. W sumie tylko ja. I nic dziwnego, bo odpaliłem to z rana. Ale nie o to tutaj chodzi. Ja akurat nie odnalazłem błędów, gliczy czy innych niedogodności. W sumie mało czasu tu spędziłem, a wszedłem tylko po to, żeby to zobaczyć. Ale wciąż słabo renderujący się teren. Kumacie, zmieniacie sobie ustawienia i... Voila! A teraz zmieniacie sobie ustawienia i... No ja pie... Coś czuję, że optymalizacja akurat nie będzie mocną stroną tej mapy. Ogromne ilości różnego rodzaju tekstur plus 100 żołnierzy. Ech, hell FPS drop. Czuję ból do... No ale mając w pamięci ostatniego Drilla czy El Campaign... Nope. I see. Nope. 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 No to powiem tak, szacun. Można zrobić ładną mapę? Można. Można jej stawiać zjebanych krzaków bez możliwości przejścia? Można. Można na tak niedużym skrawku pokazać piękną mapę? Można. Czyżby Team 17 odrobił częściowo lekcje po słabszych mapach? Ja, czekając na tą aktualizację i wprowadzenie tej mapy na oficjalne serwery gry, mogę się domyśleć, że jeżeli optymalizacja dopisze, to zajebiście. Jeszcze frytki mi się robią. Mogę się domyśleć, że jeżeli optymalizacja dopisze, to będzie to jedna z piękniejszych i o dziwo nadających się do gry map. Pozdrawiam was, mordeczki, oczywiście nie zapomnij o tryptyku, subskrypcja, like, komentarz. Daj mi oczywiście znaka, co o tym sądzisz. Cześć!